Jaki? Larry! Gdzie jest gaśnica? Mati jest super, kitwa jest czaderskie, insta w opisie. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz i moi drodzy, dzisiaj gramy w grę, która nazywa się Prison Simulator, czyli jest to symulator więzienia. Ale myślę, że to wiecie, nie? Bo znacie język angielski na tyle, żeby zrozumieć słowo prison i simulator. Dobrze, zacznijmy grę. Nie wiem nawet o co w tym chodzi, chociaż ja już to widziałem jakiś czas temu na Steamie i byłem zainteresowany tą grą. Ale nagle patrzę na maila, dostałem demo, mówię... Spoko. Witaj w kraterze więźniu. Tutaj możesz wybrać wygląd dla swoich pierwszych skazańców. Okej. Po prawej stronie znajdują się opcje. Zmiany imienia, nazwiska oraz głosu więźniów. Damn. Również po prawej możesz dostosować ciało, twarz i odcień skóry. Okej. I to jest po polsku. Bardzo miło. Dobra, pozwolę sobie tutaj stworzyć paru więźniów takich, wiecie, randomowych. Ale nie będę na tyle nieprzyjemny i nie będę tworzył tutaj swoich kolegów do więzienia. Damy mu, jak już powiedzieliśmy, tak będzie pan... Dobra, pan Świniak, czy ja mogę coś tutaj, mogę... Czy ja coś mogę tutaj panu Świniakowi zmienić? Dobra, pan Świniak będzie miał taki głos. Dobra, pan Świniak, czy ja mogę coś tutaj jeszcze zmienić? Nie wiem, włosy dodać, kolor skóry? Nie, tutaj są, widzę, takie templatki i tyle. Dobra, potwierdźmy. Siedzi za morderstwo i charakter ma neutralny. Dobra, jak jest pan Świniak, to może zrobimy jeszcze tutaj pana... Mięśniaka. Albo pan Hucherko. Nie no, kurczę, już nie wiem sam co tu robić. Ten! Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski. Patrzcie, jakie ma cyce. Jeszcze z tej strony tak nie widać, ale jak odwrócicie... Brzuch to chyba ma wiecznie, kurde, wciągnięty. No ale dobrze. Przypakowany jest. Dajmy mu na imię... Przypakowany Larry. Niech będzie... Ej, kurczę, musi być na odwrót. Larry przypakowany, dobrze. To jest Larry, potwierdzam cię. Nie wiem, zrobimy sobie 5 takich naszych ulubionych więźniów, albo 4 powiedzmy, a reszta to będzie randomowe jakieś wariaty. Dobra, Marek Łysy to jest, witajcie, powitajcie Marka. Tylko jak może mieć na imię brat pana Świniaka, on ma na imię pan. Janusz Świniak, potwierdzone, reszta to niech będzie losowa. James Raskolnikow, pięknie, że tak. Peter Larson, zajebiście. Okej, są gangi tutaj. Dobra, wiadomo, pierwszy się nazwie Świniaki. Kurczę, nie ma tutaj za bardzo logo dla świniaków, ale niech będzie, że to jest logo świniaków. Dodajemy tutaj pana Świniaka. To jest gang właśnie tutaj braci Świniak. I kurczę, czy wszyscy muszą być w jakichś grupach? Może jest szansa, że te gangi nie będą w ogóle działały, bo było, że jest maksymalnie 5 w jednym gangu, a minimum 3. Czyli wychodzi na to, że jeżeli dalibyśmy wszędzie 5, to byłby jeden gościu, który nie ma gangu i by dostawał w pierdol codziennie. Albo 4. Dobra, będzie w Motherfuckersach będzie 5, bo ręka ma 5 palców. Nasze zadanie jest proste. Musimy sprawić, żeby świniaki miały najlepsze po prostu warunki na świecie. Twoim głównym zadaniem jest przeprowadzenie rutyn przydzielonych ci na dany dzień. Sprawdź ich listę w dzienniku. W trakcie pracy reaguj na złe zachowania więźniów, a pomiędzy rutynami korzystaj z czasu wolnego. Okej, nawet nie wygląda to jakoś bardzo brzydko. To jest mój kolega Richard Bryant. Jezu, Richard. Baba boy. Ale masz szczenę, Richard. Jezu, Richard, ale z ciebie Chad. Ponoć chciał pan ze mną rozmawiać. Żaden pan, mów mi Richard. Jezu, Richard, nie uśmiechaj się tak do mnie. Trzymasz się jakoś? Tak, dziękuję. Naczelnik chce cię widzieć. Wiesz, gdzie jest jego biuro? Nie bardzo. To sprawdź na mapie. No kurde, kto chodzi z mapą więzienia? Jezu, Richard, jesteś creepy. Okej, czyli mamy iść za Chadem. Po co ci mi, Richard, jak ty masz na 100% na imię Chad? Zobaczcie, jaki to jest chłop, jaki ma bary, jak chodzi, ja bym się go bał. W ogóle podoba mi się taka śmieszna rzecz, taka mała rzecz, a cieszy. Jak trzymam W, to nasza postać się lekko pochyla, jak puszczam, to się tak z powrotem prostuje. Respekt 40%, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że masz jakby z nami pracować proste, kurde, dziękuję naczelniku. Dziś będziesz matką dla skazanych z bloku B, wygoń ich z wyra i sprawdź, czy któryś nie zrobi nas w chuja. Nie wiemy, czy nie przygotowali sobie stolinej drogi ucieczki. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Biegiem, Jezus Maria, ta gra troszkę laguje. A to kto? Ty na pewno nie jesteś Chad. Ty to wyglądasz jakbyś dostała w pierdol od więźniów 3 razy dziennie. Okej, tutaj jest zamknięte. Dobra, w takim razie my musimy tutaj otworzyć więźniów wszystkich, zrobić listę obecności. Co tu robi krew? Bardzo niepocieszające. Biorę pałę, czy ja mam pałę? Okej. Okay. Czyli dzień dobry, panie klawisz, pan Świniak, Gituwa. Larry przypakowany, Gituwa. Marek Łysy. Jaki? Larry! Gdzie jest gaśnica? Tutaj, szybko.
Szybko, gasimy, gasimy. Coś ty zrobił, Larry. No pomóż mi, bo co ja sam tutaj mogę? Ten ogień jest jakiś, kurde... Nie wiem, niemożliwy do zgaszenia chyba. Udało się. Udało się. A ty co, gruby? Dobra. Przykro mi. Jak możecie się bić? Jesteście w gangu ze sobą. Przepraszam. Dobra. Janusz Świniak. Janusz Świniak. I ty też, i ty też, i ty też. Na glebę. A ty co? Co? Dobra. Musiałem ich stłuc. Co oni sobie myślą? Już? Nie, musisz mi wytłumaczyć to. Ciekawe co urodziny. Gówno, przed chwilą się tłukłeś z jakimś kolesiem. Co urodziny? Dobra, przygotuj pismo ze skargą. No. Super, do biurki, już wariacie. Już. Już, no. Klik. Marek Łysy jest. Janusz Świniak jest. Raskolnik. Co, komu by tu dziś przypierdali, że ja ci nie przypierdalił, kasztaniaku? Nic, tylko uważam za człowiekiem. Dobra, Jezus Maria, weź coś zjedz. Ty chyba też jesteś na strajku głodowym. Nie będziesz nic ode mnie zabierał, a ja w zamian odpalę ci procent od dochody. Jak uda mi się uzyskać? Łooo, zajebiście. No i zajebiście. W takim razie Joseph Pierre, czy ja go liczyłem? Tak, Joseph Pierre policzony, Mason Lee, Jezu, kolejny, zaraz zostanie w pierdol. Davis. Na zbiórkę, źle się czuję. O Jezu, brzusio cię boli. Będą w niej strzykawki, aha. Powiedzmy, że zależy mi na pełnej zawartości tej przesyłki. Oczywiście cię wynagrodzę. Pal wroty. Masz przesrane, Helmut. Okej, czy ja Helmuta sprawdziłem? Tak, Helmut sprawdzony. Kenneth też, Andrew Wilson. Christopher i Petr. Wszyscy są. Okej, teraz muszę zamknąć cele najprawdopodobniej, bo byłoby głupio, gdybym zostawił ich otwartych, nie? Czy nie? Jakbym zamknął cel, a oni by nie byli wewnątrz, to byłoby troszkę jajks. Ja czy mogę spałować strażnika? Na pewno mogę. Ale cóż, na razie idę na siłkę. Wow, jak tutaj ta ładnie gra wygląda. W sensie może nie tyle wygląda, co chodzi. Jest więcej FPS-ów niż 13. Dobra, idziemy na ławeczkę. Czas na trening. Okej, czyli musimy klikać prawo, lewo. Dosyć proste, bardzo dobrze. Zbyt szybko, okej. No i ostatnie tutaj wyciskanko. Statystyka została zwiększona 20. Wow, dobra. Udaj się do pokoju przeszukiwania paczek. A jeszcze może tutaj sparing jakiś mogę z nim? Nie, dobra. Żarcie, czy ja mogę mu otworzyć normalnie tutaj Chickena Deluxe? Otworzyłem mu Chickena Deluxe, teraz się kurde popsuje chyba. The boy with the unicorn tattoo. Okej, okej. Wszystko git się wydaje. Nie ma żadnej kontrabandy. Odkładamy. Czekoladę. Chwila, co to jest? No, nieźle. Okej, tutaj wszystko wygląda git. Jeszcze ostatnie to do otworzenia. Jakieś pudełeczko puste, o co mu chodzi? Po co mu puste pudełko? Tak, to chyba jest gitara. Mamy jeszcze tutaj dwie paczuchy. Sprawdźmy je. O, ten ma tutaj same jakieś suplementy diety. Co tam w środku? Git? Dobrze, git. Odkładamy. W środku tutaj. Też się wydaje fajnie wszystko. A, prawie bym przeoczył. Prawie bym przeoczył. Okej, wszystko wydaje się być w porządku w tej paczce również. Więc możemy to schować. Wrzucić na listę zrobionych paczek i gituwa. Znów mamy czas wolny. Czy możemy tutaj strzelać? To jest do strzelania coś? Bum, 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 bum. 84% celności, okej. Nie dostałem za to żadnych punktów. Jest to wersja demo, więc można tutaj przymknąć na to oko. Gdy zbierzesz maksymalną liczbę osób do pracy, wybierz komendę za mną. Dobra, idziesz ty, bo się biłeś. Gruby, ty się też biłeś? To chyba ty tęsknisz za rodziną? To wychodź ze sracza i idziesz pracować. Dobra. I kto tam chciał ze mną jakieś interesy robić? Chyba ty. Tak? Agresywny masz charakter? To idziesz pracować. Zaraz sobie popracuję nad twoją agresją. O, i Mason, chodź Mason. Mam ekipę tutaj zajebistą do pracy. Znając, że cię się pozabijałem. Janusz Świniak jest łagodny. No i Cox. Dupa mnie swędzi. Co tu się dzieje?
Dobra, zaraz cię tutaj przepałuję. Idziesz ze mną. Do warsztatu zapraszam, panowie. Będziecie dzisiaj meble tutaj kroić. Dobra, masz szczęście, Mason, że przybyłeś. Dobra, musimy iść tutaj po narzędzia. Pilnik, nóż, śrubokręt. Dobra, klucz damy osobie, która jest agresywna, żeby może nie robił krzywdy inną. Proszę. PHP nie słyszałem. Ty dostaniesz nóż, bo chyba byłeś... A, jesteś neutralny, więc git, ale za morderstwo poszedłeś, no to może nie był to najlepszy pomysł. Ty jako łagodny dam ci młotek, a ty śrubokręt. No i do roboty. Zajebiście, Mason, ciśniesz. Jak tam świniak? Gwizdu gwizd. Dobrze, dobrze, kręcisz korbą. Zajebiście. Pilnuj więźniów, wszyscy pracują póki co. Jest gitara. Nie ma co ich pilnować. Każdy sobie tutaj łupu cupu robi. Ty! Ale masz ryj brzydki. Szukam go. Chyba nic nie ma. Okej, ten se kręci korbą, gitufa. Wszystko jest gitara. Wszystko jest idealnie. Bo ten, gdzie ty patrzysz? Gdzie ty patrzysz? Chłopie, co ty tam widzisz? Na rurę patrzysz? Zajmij się tym, co robisz, a nie się gdzieś tam... Gwizdu gwizd, okej. Okay. To da większe zarobki, ale to da większe zarobki mi, czy to da im zarobki? Dobra, pracujecie nadgodziny, wariaty. Możliwe, że ja dostanę więcej hajsu za to, jeszcze muszę sprawdzić tego. No dobra, jest git, a ty? Już? Znudziło ci się pracowanie? Znudziło ci się pracowanie? 60 dolanów wystarczy mi tutaj. Zmienię sobie tylko na piąchy. Nie będę tutaj cały czas straszył. Teraz idziemy do sali odpraw, bo to jest już ostatnia rzecz, którą musimy dzisiaj zrobić. I w tym momencie też będziemy chyba kończyli odcinek, bo nagrywam to już jakiś czas. I cóż, dajcie znać, co sądzicie. Tylko ja już jeszcze dojdę tutaj do tej sali odpraw. No i zajebiście, dostałem 112 dolarów, tak? Super, super, szacunek. Szacunek strażników wzrósł o 4%, ale szacunek więźniów zmalał o 1. Chyba będę musiał się bardziej postarać o szacunek więźniów, bo ryzyko buntu to 60%. Za dużo. Okej, w takim razie zmykam i widzimy się już niedługo. Pa!